Okej, okay. Słuchajcie moi kochani, dzisiaj jest przedpremierowy test mapy, nowej mapy 4x4 w PUBG. Żeby grać, trzeba mieć klucz. Ja dostałem jako streamer, plus dostaliśmy trochę kluczy do rozdania, więc rozdaliśmy je. Ja już nie mam żadnych kluczy, to mnie nie pytajcie o to, bo już nie mam. Może jest Soushibo jeszcze ma albo ktoś. W każdym razie, wchodząc na, bo to jest oddzielny klient. Jak wpiszecie klucz na Steamie, to macie oddzielnego klienta, to się nazywa Beta Servers. I tutaj ja się nigdy nie logowałem, znaczy, no, chyba tak mi się wydaje. No i dostałem jakieś 100 tysięcy punktów i dużo kluczy. I tutaj jest w sumie dużo skrzynek, więc sobie otwórzmy po prostu taki symulator otwierania. Proszę bardzo, dostaliśmy jakieś tam rękawiczki. Lecimy dalej. Dobra. Jakieś badziewie. Badziewie do badziewia. Otwórzmy lepszą skrzynkę. Kurde, czerwone spodnie. No nieźle. No nieźle. Co to jest? Triumph Crate. Rewolwer. Rewolwer. No dobra. O kurde, jakie fajne te spodnie. Do tańców w sam raz. No nieźle. Witam wszystkich. Poranny live to mi się podoba. No i ładnie. I witam wszystkich bardzo gorąco. Ciema. Dzisiaj dużo osób jeszcze ma wolne, z tego co słyszałem. Tam szkoła dopiero od jutra. No ale do pracy to jednak musicie iść. No jak kto musi, to musi. No. Dobra, to teraz tak. Tutaj mamy to. O, dostałem tak. Skrzynki ze skinami do broni. Czyli shotgun. To można dostać takiego fajniejszego. No ja bym bardzo to chciał, no ale ciekawe. A może na test serwerze się uda? No SKS oczywiście. No dwa rodzaje broni. No ja nie wierzę w to, no. No nie ma innego. Niesamowite. Dobra, więc tutaj ten i teraz tak, weźmy sobie tą postać, kurde, wyposażmy w eleganckie rzeczy. Mam piękne, piękne. Buty, koszule. O, teraz będę pasował. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Pięknie się prezentuje? Dupcia taka spięta. Dobra. Robimy tak. Jakieś buty tam mu ubierzemy, nie? Dobra. Coś jeszcze tutaj mamy? Bronie. Dobra, to mamy. To mamy. Okej. Rewolwer. Rewolwer. Dobra. Okej, okay. Solo. Jakie tutaj? Aha, rozumiem, że tylko solo będzie można grać. I solo, i tylko FPP. To ciekawe. No dobra, zagrajmy. Pierwsza mapka. Hej, czat, dałby ktoś radę wejść na ten serwer? No, ja właśnie wbijam. Luki tuki. No i tak wygląda mapa, patrzcie. Tak wygląda mapa. Miała być 4x4, nie? Chyba nie. Ale ona nie jest wcale taka mała. Cztery na 4 km, przepraszam. 4 na 4 km. Ale ona.
Patrzcie, taka jest, czyli jest mała. Czyli jest tak wielkości takiej większej sosnówki. Kurde, jest jednak mała, no. 100 osób. Dobra, spadamy. Aha, jakieś ustawienia graficzne tu są spieprzone. Grafika. No dobra. No i to jest zabawa. Są na tej mapie auta? Nie wiem. Chyba są, są. Są. To jest mój pierwszy raz, jeśli chodzi o tą mapę. Pierwszy raz w ogóle odpalam, więc. I szczerze nie oglądałem u nikogo na live'ie jeszcze. Tu żadnych amerykańskich streamerów nie oglądałem. Więc nie wiem, czego się spodziewać. Dziko. Na razie to jest jakaś super, kurde, close beta, więc tutaj. Jeśli chodzi o tekstury, no tak, puste budynki przede wszystkim są. Dobra. Nie wiem, czy nie zwiększyli dropu na bronie, no bo to taki rodzaj mapy. Więc musiałoby coś być w tym przypadku zrobione tak. Do M16. No już się strzelają cały czas, tak? Czyli tutaj tyle co wejdziecie, to już jest nawalanka. Dobra. Tu jest jakiś gościu. Nie wiem, co on sobie tam chciał. Nie wiem, co on sobie życzył. Ale już nawalamy. Dobra. Sobie Energola. Ja nie wiem, czy tu samochodem. Jak ta strefa? Nie wiem, czy tu samochodem tu się lata, czy co, kurde. Ja nie będę jeździł samochodem. Znaczy, tu. Czy można się skitrać w krzaku? Można. A można się nie kitrać i można biegać i zabijać. No już 67 tylko i wyłącznie żyje. Są jakieś palmy. Są samochody buggy, ale też są ogóry chyba. No i przede wszystkim co muszę powiedzieć o tej mapie. No jak ktoś narzekał na to, że mu gra ścinała, to muszę powiedzieć, że tutaj dosyć płynnie chodzi. Widać, że nie jest tak mocno obciążony komputer ładowaniem dużej mapy. Jednak mniejsza mapa, mniejsze obciążenie. I jest. No i tak chodzi wszystko, no spoko, płynnie chodzi. Więcej FPS-ów. Tak. Mniejsza mapa, większy pulok. Ja tego nie powiedziałem. Muszę sobie kawę zrobić, bo ja dzisiaj spałem tylko 4, no prawie 5 godzin. A będę dzisiaj 10 godzin streamował. Więc no myślę, że kawa jest jak najbardziej wskazana. Jak najbardziej. Także jak najbardziej. I co? Jak fajna nowa mapa? No nie wiem ile gram. 5 minut na tej mapie na razie? Na razie jest spoko, no bo tutaj nie mam powodów, żeby narzekać. Jakoś też strasznie jakoś się nie nastawiałem. Nie miałem jakichś swoich.
swoich, nie wiem, nie przemyśleń, tylko oczekiwań. Oczekiwań odnośnie tej mapy. No powiem tak, no myślałem, że będzie mniejsza ta mapa. Myślałem, że będzie większy ścisk. Jest spoko ta mapa, jeśli chodzi o wielkość. Szybsza rozgrywka, to na pewno będzie. No ja akurat tak trafiłem, że koło mnie tylko jeden gościu był. Bo jeszcze do końca nie wiem, gdzie tu się powinno spadać, żeby była zadyma. Ale jest zrzut nawet. Są samochody, są palmy. Nie wiem, jakby to, no to takie, kurde, muszę powiedzieć, że dosyć egzotycznie. Taki Far Cry może, takie coś. Taki, nie wiem, jakieś, kurde, tutaj takie klimaty. Jakieś, no ogólnie jakieś takie wakacyjne klimaty. Czy są kobiety? No nie widziałem żadnych tutaj tubylców. Czemu oni dali tą betę, coś tam, Bonkol będzie grał w ten shit. Ale ja nie rozumiem, gościu, nie? W niczym ci to nie przeszkadza. Aha, nie, przepraszam, przeszkadza ci, tylko jeszcze nie wiadomo w czym. I chyba nikt tego nie wie. No, mapa w Wietnamie. Panie, Wietnam. Po zagraniu na tej mapie to już nikt nie będzie taki sam. 37 zostało. Kurwa, panie. Kiedyś to były mapy, nie? Kiedyś to się biegało. A teraz? Teraz to się nie biega. Tutaj w budynkach powinny być same kałachy. No też nie, to też nie głupie, nie? Żeby tak poustawiać. To jest skin tej broni. Dobra, o, hełm trójka, aby tyle. Coś z takich lepszych rzeczy. Gdzie tu się otwiera? Tu? No i dobra, 36. Strefa. Tu się strzelają po prawej. Czekamy. Czekaj, czy da się rozwalić? Kurde, powiedzcie, że dach jest Levolution. Czarek ma dziś wolny, budź chłopaka i... Ale nie ma duo w tej, na tej mapie, nie da się duo niestety. Tylko i wyłącznie solo. W sensie na testach przynajmniej. Dostał ile razy ode mnie dostał, no kolego. Trzy razy. Strefa jest taka, że nie trzeba się jakoś strasznie śpieszyć. Ale fajnie by było mieć dobrą miejscówkę jednak. Witajcie, siema.
Na razie ta mapa nic nie ma. No tak wygląda, macie. Tak wygląda. Nie wiem, czego oczekiwaliście po tej mapie. Jakichś niesamowitych rzeczy. No ja tam jakichś większych oczekiwań nie miałem, więc ja po prostu... dosyć chłodno podchodzę do tego wydarzenia. Ale ja się cieszę bardzo. Jeżeli w grze, w którą lubię grać, pojawiają się nowości, no to się tylko cieszyć, no. I trzeba testować, trzeba to sprawdzać. Potem jakieś decyzje podejmować, prawda? Mówić na przykład, o, to mi się nie podoba, to bym zmienił, tutaj bym to wycofał, tutaj takie coś dodał. No bo najgorzej jest nic z tym nie robić i tylko narzekać całe życie. O kurde. Bardowanko. Gościu obok. Siema Morgan, pułapki to nie Fortnite. Stary, pułapeczki. O kurwa, 5-5. O ja! PAAWLM99 na życie w dobrobycie XD 5 zł. Na życie w dobrobycie? Na piwek otrzymany za pomocą PSP. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. No to teraz dobrobyt będzie. Będą grane customy. Nie da się aktualnie grać customów na tej mapie. 23 osoby zostały. Połóżmy się. Bo ja chcę poczekać, aż ta strefa w końcu zmieni się, żeby znowu się przemieścić. Czy nowa mapa jest? Zamknięte. Beta testy. Napiszę w tytule, bo jest miliard pytań. O. Tak. On ma kara, to ciężko. Czemu nie buduje ściany? Co to? Co to za dźwięki? Co ja po drewnie biegam? On zastrzelił go, dobra. Dźwięki są zbugowane czasami. Patrzcie w ogóle, jakie zbugowane budynki. O kurde, bez tekstur.
12 zostało. Takie mają być, a nie zbugowane. Ja nie chcę. Jak? Nie wierzę, stary. Z tymi kurwa przez dziw... Jak oni razem grają? O, wy kurwa, report! Razem grają! Co za gnoje! Tak się nie robi! Co za gnoje, ty! Aha, i mogę obserwować! No, pięknie. Konfidencja. Bez R2 report spectating player, nie. A jak ja mam przerzucić playera? Jak się zostaje w top 10, to można obserwować. No dobra. Co to za skin do broni, gościu? Ten budynek podobny zupełnie do niczego. Patrzcie, taka strefa. Ale nie mogę przerzucać, kolejnego. Dlaczego go zgłosiłem? Bo to jest bardzo proste. Nie bez powodu jest dodana opcja reportu zgłoś tworzenie zespołu w trybie solo. Specjalnie jest tylko i wyłącznie tryb solo, aby grać tylko i wyłącznie solo w betach, w beta testach. Więc tworzenie zespołów jest oszustwem. I tyle, i koniec. I gość powinien mieć zablokowany dostęp do tych testów. No bo niszczy całą ideę i zabawę. Masz grać solo, a nie mieć, kurde, większych szans, grając, kurde, we dwójkę czy trójkę. Prosta sprawa. Jak w PUBG'u, zanim jeszcze PUBG był taki popularny i streamowałem go i była tylko opcja solo, to jak grało się duo, w sensie próbowało się spotkać, to od razu pisał ten, tam nie twórcy, tylko jacyś tam administratorzy, że teamowanie będzie nagradzane banem i w ogóle, że bla 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 bla. Także. Będzie dzisiaj odcinek Spycy Building Simulator. Na YouTubie będzie i na streamie będzie. No. Na Sybir z nim, dokładnie. Yes! Rajmik, dzięki za słupka. Pierwszy dzisiaj, pozdrawiam. 7 lat. Dzięki wielkie. Dawaj kolejnego, nie oglądaj ich. Wiesz co, już jest tak mała strefa, że sobie to zobaczymy do końca. Czy będę grał w Rainbow Six? Nic na to nie zapowiada. Mówisz Rainbow Six Siege, tak? No to ja na przykład, to w ogóle jest fajna gra, mi się ona podoba, ale po prostu jakoś tak nie planuję, no nie mam ochoty. Jest troszkę innych gier, żeby w nie pograć. Kurwa, jak można tak zmisować, gościu, weź. Trafił. No dobij go z normalnej broni. Masz M-kę, stary.
Gościu ma M-kę, kurde, i zamiast sobie dostrzelić wystarczyło dwa razy. Co to? Mogłeś pokazać mapę, jak wygląda? Proszę bardzo, tak wygląda mapka. W internecie generalnie jest, ja myślę, ja wpisałem w Google Maps tam, no, New Map 4x4, czy Savage, nie? To ty wam powiem, że bardzo mało jeszcze tych grafik jest, tych map. Jest ten concept art, ale on taki nie do końca jest rzetelny. Słyszycie? Gość idzie za nim. On chyba gra na głośnikach, ten typek. Wow! To aż podejrzane było. No. Nie strzelisz w taki. Daj spokój. Znaczy, wygląda ona dziwnie, bo tutaj w tym momencie już się nic nie dzieje, w sensie budynków nie... O, tutaj będzie akcja. W klatę mu strzelaj, ta. Oj, strefa. Koleżko. On go odepchnął. Do kogo ty strzelasz? Ohohohoho. Czy zagram zaraz w PC Building Simulator? Nie. Na razie gram w PUBG'a. Skiflaren, come on. No, na góry pojechał. Dobra. No i został ostatni gość, 1-1. O panie, no główka idealna. No dobry ten gościu, ja wam powiem, no. No i jakie są pierwsze wrażenia tej mapy? Powiem tak. Nie ma źle.